Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj wracam do czegoś, za czym się stęskniłam troszeczkę, powiem szczerze, przez ostatni niecały miesiąc, bo jeżeli wiecie, może wiecie, w tym grudniu, nagrywałam dosyć regularnie vlogmasy. Także takie prawie codzienne vlogi, więc się trochę stęskniłam za vlogowaniem, a dzisiaj powracamy do vlogowania. A dzisiaj mam specjalną okazję do nagrywania vloga. W ogóle jeżeli chodzi o tego vloga, mam zamiar nagrywać go 3 dni, czyli dzisiaj, ale jest 16:50 i nie mam zamiaru wam tutaj za bardzo tak stricte vlogować, bardziej opowiedzieć wam o temacie, który ten vlog dotyczy, którego ten vlog dotyczy. Dobra, za mną macie moje nieuporządkowane łóżko, ale chciałam gdzieś położyć kamerę, bo trochę będę teraz gadać. I właśnie mam zamiar nagrywać tego vloga dzisiaj, ale właśnie dzisiaj tylko opowiem wam o tym, co będzie jutro. Jutro taki właśnie przebieg tego, raczej mało gadania, bo raczej nie będę miała kiedy gadać. I pojutrze, żeby też były takie moje pierwsze wrażenia, bo jak już wiecie z tytułu pewnie, jutro zakładam aparat na zęby stały. I teraz opowiem wam pokrótce, tak żeby nie było jakoś mega nudno, moją historię leczenia moich zębów, prostowania moich zębów. Bo ja przez jakieś około 4 lata nosiłam takie wyciągane aparaty. Najwięcej na górę, potem doszedł mi ten na dół. I ogólnie ja między jedynkami miałam jeszcze taką przerwę i to dosyć dużą. Aparaty wyciągane mi tą jedną przerwę zniwelowały, aczkolwiek nadal moje zęby nie są proste i tak nosiłam ten aparat, nosiłam te wyciągane aparaty. No i jakoś już po tym, jak mi zlikwidowały tą przerwę między jedynkami tutaj, no to już potem nie robiły jakoś mega dużo. No i się tam pytam ortodonty, co z tym aparatem stałym, czy on będzie, kiedy on będzie i tak dalej. No i ortodonta powiedział, że a jak chce, no to możemy go robić, możemy zacząć go robić, on może rozplanować plan działania i tak dalej. A ja takie, no tak, bo ja bardzo chcę już aparat stały. Że ja też mam takie podejście właśnie do aparatu, że strasznie chcę go mieć ze względu na to, żeby mieć jak najszybciej te proste zęby. No bo najpierw ja miałam mieć aparat taki stały, ale na podniebieniu, który mam obecnie, który ma mi rozszerzyć szczękę. No i najpierw przez miesiąc miałam takie pierścienie na zęby, bo te pierścienie jakby przygotowywały mi zęby do tego aparatu podniebnego, na podniebieniu, podniebnego, nie wiem czy tak się nazywa. Potem do tych właśnie pierścieni został mi zamontowany aparat, który mam teraz. Na pewno widzieliście te takie coś na moim podniebieniu. I to jest właśnie ten aparat, który ja mam teraz. I potem codziennie przez chyba miesiąc czasu musiałam przekręcać kluczykiem takim o pół obrotu i po prostu ten aparat mi tak powolutku, o właśnie te pół obrotu, rozszerzał powolutku już górną szczękę, a potem jak do niego przyszłam, to jeszcze odliczył mi 3 miesiące, żeby ten, no nie wiem w sumie po co, pewnie żeby po prostu ta szczęka została w miejscu, a nie zaraz się wróciła na swoje stare miejsce. No ale koniec końców umówił mnie na jutro, czyli na 23 stycznia 2020 rok. Więc to moja skrócona historia prostowania moich zębów. Wiem, że było to na maksa ciekawe, bo no bo jak inaczej. I widzimy się jutro. Pa! Cześć! Dzisiaj jest czwartek, czyli ten dzień. Jest 7:45, co oznacza, że mam jeszcze kilka minutek do wyjścia, bo mam dzisiaj na 9:00, także o 8:00 mam jakoś tramwaj. Dzisiaj jestem cała w zarze. Ogarnęłam to w sumie przez przypadek, to się stało. Bo mam taką bluzę z Dumbo z Zary. Taką mega uroczą, uwielbiam tą bluzę. Takie spodnie, które ostatnio dorwałam na promocji. W ogóle ta bluza też jest z promocji na Black Friday. Te spodnie, które też ostatnio dorwałam na promocji, są strasznie fajne i są takie inne niż normalne, bo tutaj mają jakieś łaty, tutaj coś, tutaj mają takie coś. No są jakieś inne niż normalne, ale są też luźne, a ja nie chodzę w ciasnych spodniach, tylko właśnie w takich mami jeansach i je dorwałam, słuchajcie, na ostatnio. To było chyba w poniedziałek, tak? Na wyprzedaży za 5 dych, razem z jakimiś jeszcze niebieskimi spodniami, które też były za 5 dych i kupiłam sobie dwie pary spodni za 100 w Zarze, więc super tam są wyprzedaże, polecam wam tam zajrzeć, jeżeli szukacie właśnie takich mami jeansów, bo tam było mnóstwo tych spodni. Tutaj mam plecak mój szkolny, a tu mam rzeczy na zajęcie, które potem idę od razu po ortodoncie, więc plecak pewnie wtedy pojedzie z moją mamą do domu, bo
raczej nie będzie mi się chciało go tak targać. No i tyle, widzimy się później. Ja już wróciłam po wszystkich zajęciach, to jestem ja w aparacie. Kończę tym dniem mówiąc, że boli. Zaczęło mnie boleć jakąś godzinę, półtorej po założeniu i boli do teraz i boli coraz bardziej. Nie mówi mi się jakoś gorzej, nic takiego i wydaje mi się, że też nie mówię gorzej. Dobrze, witajcie w kolejnym dniu vloga. Mam nadzieję, że ten vlog nie jest już super długi i ja go tylko nie przedłużam, tylko mam nadzieję, że faktycznie będzie normalnej długości. Ogólnie a propos nocy, to szybko wam powiem, że nie była zła, ale na pewno dużą miarę grały w tym taki wosk, który dostałam od ortodonty. To jest wosk ortodontyczny. I jakby ja go mogłam założyć tak na zęby, żeby mi nie obcierał dziąseł, wargi i w ogóle. No i ogólnie mi jakby ten aparat nie obciera jeszcze tak bardzo niczego. Jakby nie czuję bólu przez to, ale to mi pomogło nie myśleć o tym, że mam ten aparat, no bo nic mi nie dotykało tam tego, więc w sensie nie miałam tak gładko. I po prostu to mi pomogło nie myśleć trochę o tym aparacie. Co prawda nie mogłam zasnąć dosyć długo, ale poszłam na mój stary, dobry sposób, czyli słuchałam podcastu po prostu zasypiając i tak normalnie idę spać. Jak słucham czegoś w tle, czyli właśnie podcastu na przykład, to po minucie już zasypiam, a teraz jakieś 10 minut mi to zajęło. W każdym razie potem się o 4 jakoś obudziłam znowu. I potem znowu właśnie nie mogłam zasnąć, wtedy już mi bolały wszystkie zęby na maksa, ale w końcu zasnęłam i już się nie budziłam do budzika, czyli do 7. Wydaje mi się ciekawe to, jakby co jem podczas tego. Wczoraj jak jadłam chleb i jak jeszcze mnie tak nie bolały zęby, to i tak było mi trudno jeść chleb, więc nie do końca wiem, co sobie wziąć do szkoły. Nowa kanapka będzie się składała z dwóch chlebów, więc wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej. Idę sobie do Żabki po drodze i kupię sobie taki musik owocowy. By nie było, był tylko taki mus z jogurtem. Ale nie jest za dobrze po takiej ilości mleku, więc trochę mi się nie widzi tyle pić mleka przez następny czas, ale wiem, że jogurt pitny to jest jeden z moich nielicznych wyjść w tym momencie, jak nie bolą tak zęby. Ale kupiłam sobie jeszcze wczoraj w Biedronce takie smoothie. Jabłko, szparagi i limonka. I kupiłam sobie też jogurt bananowy do picia. Jakiś proteinowy. Ja już jestem po szkole, dosłownie przed sekundką wróciłam. Zęby mnie nie bolą, bo wzięłam sobie tabletki przeciwbólowe. Ogólnie ja nie miałam w domu w ogóle tabletek przeciwbólowych. Ale moja koleżanka w szkole mi zaproponowała, bo miała. Jak usłyszała, że mnie bolą zęby, ona sama ma aparat, więc pewnie na pewno wie, jaki to jest ból. Słuchajcie, jest 17:30, ja już raczej nic ciekawego nie będę robiła dzisiaj, także uznałam, że już zakończę tego vloga, bo igła przestań drapać w łóżko, tylko no nie wejdź. Zresztą ten vlog już tak wydaje mi się, że jest dosyć długi, a nie chcę też go zrobić jakiegoś bardzo przynudzającego, szczególnie, że chciałam się tutaj w większości skupić na aparacie. No aparat już mam i już raczej nic więcej w przeciągu dzisiejszego dnia o nim nie powiem. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze i zostawcie subskrypcję na moim kanale, bo już jest naprawdę malutko do 1000, jeszcze tylko niecałe 300 osób, a na 1000 subskrypcji mam dla was super fajny filmik, tak mam nadzieję przynajmniej, że będzie super fajny. Ja i Igiełka się żegnamy. Bye!